i zrób w tym dniu wszystko inaczej. A dzisiaj kolejna wyprawa i taka piękna niespodzianka. Wsiadłam specjalnie, żeby pokazać to niebo, które wygląda jak w pożegnaniu z Afryką. Taka słodka droga do piekła. Jesień. Dobrze, że mnie nie zabił. I już zbliżam się powoli do celu. Do piekła. Dzisiaj poeksploruję piekło, żeby zobrazować wychodzenie ze schematu. I długo szukałam inspiracji na to miejsce, gdzie mogę to zobrazować najładniej. I przyszło. To miejsce. Rezerwat piekło nad Niekłaniem w Górach Świętokrzyskich. Magiczne miejsce. W wielu poprzednich filmikach mówiłam już o tym wychodzeniu ze schematów. To bardzo ważna rzecz. I wielu z Was pewnie zadaje sobie pytanie, jak to zrobić. Można na różne sposoby, to zależy, ile mamy siły w sobie i jak to chcemy zrobić. Można skoczyć ze spadochronu, żeby doświadczyć tej zmiany drastycznie, szybko. Albo tak jak ja teraz. Chociaż nie skaczę ze spadochronu. Ale też doznaję. A możesz doświadczać krok po kroku, jak wolisz. I wyobraź sobie swój zwykły dzień. Środek tygodnia. Wstajesz rano. I zrób w tym dniu wszystko inaczej. Miałeś iść w lewo, idź w prawo. Jesteś facetem, zwykle golisz się od prawej, zacznij golenie od lewej. Jesteś kobietą, umaluj się tego dnia inaczej niż zwykle. Zwykle pijesz rano kawę, wypij herbatę. Nosisz zwykle spodnie, załóż spódnicę. Nosisz garnitur, załóż spodnie dżinsowe. Jeździsz metrem, pojedź tramwajem. Wyobraź sobie, że cały twój dzień składa się z takich drobnych chwil. I w każdej z tej chwili to ty dokonujesz wyboru, gdzie kierujesz swoją uwagę. Jeżeli kierujesz na rzeczy piękne, to takie to życie będzie. Jeżeli kierujesz na rzeczy straszne, to życie będzie straszne. Jeżeli napotykasz na przeszkodę, nie omijaj jej. Przeskocz. I bądź jak kot wygrzewający się na słońcu. A pod koniec dnia
Usiądź sobie wygodnie, zrelaksuj się i przypomnij sobie każdą chwilę z tego dnia. Co było miłe, a co nie było miłe. A następnego dnia pogłębiaj to, co było miłe. Zmieniaj, zmieniaj i zmieniaj. I być może pewnego dnia, tak jak ja dzisiaj, wstaniesz o 4 rano, pojedziesz 200 kilometrów, żeby pobyć w środku lasu, poczuć tą jesień, tą wilgoć, zapach liści. W środku tygodnia. A i tak możesz przyjechać w tak piękne miejsce i może być wycinka lasu i nie będzie tej ciszy. Ale ten spokój musisz nosić w sobie. I nic cię wtedy nie zaskoczy. Nawet komar. No dobra. I koniec części oficjalnej. I przyjechałam tutaj 200 kilometrów. Staję na parkingu. Jedzie wielki traktor. Wycinać drzewa w lesie, w którym chcę nakręcić film. I wszędzie słychać cięcie drzewa. I myślałam, że już nic nie nakręcę. Ale ten spokój noszę w sobie. Więc pooglądajmy. I poczujmy to piękno tego miejsca. Doświadczaj, doświadczaj, doświadczaj. Magii każdego dnia. Bo masz wpływ na każdą chwilę. Nagrałam film w piekle. Wychodzę z piekła, tu raj.